Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę Wam, jak wygląda tajemnicza góra lodowa z bliska oraz kilka ciekawostek. Nowy zimowy biom to już pewność. Zapowiada nam to jedna wielka góra lodowa na południu, wzmianki w plika gry oraz fakt, że sezon 7 będzie trwał podczas zimy i tak jak sezon 5 na ciepłe wakacje zaprosił nas na gorącą pustynię, tak w nadchodzącym tygodniu trochę się ochłodzimy. Do tego, jeden z pracowników Epic Games, Donald Mustard, na swoim Twitterze zmienił swoją lokalizację. Wcześniej na czas wydarzenia z kostką miał ustawione The Cube, czyli kostka, na wydarzenie z motylem ustawił sobie The Void, czyli próżnia, a wczoraj ustawił The Iceberg, czyli nic innego jak znana nam góra lodowa. Pan Donald już nie pierwszy raz podpowiada nam w ten sposób, co takiego nadejdzie do Fortnite. I tym razem mowa o nowej, zimowej nowości. Z wczorajszego dnia jednak nie zaszły zmiany tylko na jego koncie. Ale zanim do tego przejdziemy, to warto będzie się przyjrzeć tej zmianie z bliska. A aby tego dokonać, posłuży się trikiem odkrytym przez Fortnite na Twitterze. Dzięki niemu będziemy mogli dosłownie doślizgać się do góry lodowej i na tlewie powtórki dowoli napatrzeć się z bliska. Aby dostać się do góry lodowej, najpierw musicie zdobyć kilka schładzaczy i trochę drewna. Wszystko to znajdziecie w automatach w powietrzu. Teraz ze swoim ekwipunkiem udajcie się mniej więcej na to miejsce przy spalni spłuczek. A tutaj zbudujcie rampę i kilka podłóg w kierunku śnieżnej chmury. Przygotujcie swoje schładzacze i ostrożnie, żeby jeszcze nie spaść, porozstawiajcie je na swoich strukturach. Teraz pora na najważniejszy krok. Musicie ześlizgnąć ze swojej zbudowanej wcześniej rampy i odpowiednimi ruchami ustawić wasz kierunek ślizgania się na chmurę śnieżną. Tak jak ja to robię na filmiku w tle. I uwaga, jak skończy już się wam wasza struktura, to tuż przed uderzeniem wody wyjdźcie przez menu z placu zabaw. Jeśli wykonaliście wszystko według tego poradnika, to wejdźcie w menu powtórek i wybierzcie najnowszą. Teraz ustawcie tryb kamery na rozgrywkę lub trzecią osobę, przewincie do końca i wasza postać, mimo skończenia się powtórki, powinna dalej sunąć w stronę południa po wodzie. Jeśli tak jest, to przyspieszcie powtórkę ile się da i zostawcie tak to na minutę czy półtorej. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzyj twórcę w sklepie Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze Ernest. Dzięki! Po tym czasie wasza postać powinna być gdzieś niedaleko góry lodowej. Tutaj już możecie zmienić tryb kamery i przyglądać się tajemniczemu obiektowi. Zwróćcie uwagę na zamek na szczycie góry, ponieważ jak już mówiłem, zaszła mała zmiana na mapie. A mianowicie, okna wieżyczki teraz się świecą, jakby ktoś tam mieszkał. Do tego macie tutaj okazję przyjrzeć się poruszającym się taflom lodu. Chciałbym też się odnieść do filmiku jednego z moich widzów, Jake Kooba, który podesłał mi filmik, który widzicie teraz w tle. Na początku sam myślałem, że to były jakieś góry lodowe, ale okazało się, że to tylko zbugowane góry, które normalnie widzimy w grze. Tak czy siak dziękuję za podesłanie tego ciekawego widaku. A w temacie restauracji, to teraz oba food trucki przybywają na terytorium Pomidorka. Na razie, nic nikomu się jeszcze nie stało. Zobaczymy, czy pojadą dalej, czy Pomidorek coś przygotował na pana burgerka. By the way, chyba wiecie co robić. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bojowym.